Było się 12 marca bieżącego roku na stadionie Unii Skierniewickiej przy ulicy Pomologicznej, a mianowicie doszło do spotkania sparingowego drużyny Unii Skierniewice, która aktualnie przecież gra w lidze okręgowej, no i oczywiście z drużyną Widzewa Łódź, z drużyną przyjezdną, a drużyna, która w tej chwili gra w czwartej lidze. I jak się okazało, mecz rozpoczął się o godzinie 14:00, to co mogliśmy się chyba spodziewać, jednak o klasę wyższa drużyna Widzewa Łódź wygrywa to całe spotkanie 5-1. Jeżeli chodzi o bramki, to na pewno padło ich więcej w pierwszej połowie, dlatego że aż 4 bramki dla drużyny Widzewa Łódź, no i 1 bramka dla drużyny Unii Skierniewickiej. Tak więc, co należy podkreślić, kibice, którzy dopisali w liczbie około 900, klaskali podczas strzelonej każdej bramki. I to bez względu na to, czy to strzelała Unia Skierniewice, czy strzelała przede wszystkim drużyna Widzewa Łódź. Można śmiało powiedzieć, mecz sparingowy to był mecz przyjaźni, ponieważ kibice absolutnie tutaj nie wchodzili sobie w drogę, a słychać było cały czas okrzyki dopingu dla obu drużyn i oczywiście śpiewy. 4-1, tak zakończyła się pierwsza połowa spotkania, natomiast druga połowa spotkania, no to jeszcze 1 bramka. Oczywiście szkoda, że nie dla drużyny Unii Skierniewice, która ewentualnie mogła zmniejszyć ten wynik 4-1. Zawodnicy próbowali w którymś momencie nawet dogonić drużynę Widzewa. Były nawet 2 czy 3 sytuacje, gdzie po prostu mogła paść bramka, no ale zabrakło trochę szczęścia. Natomiast tego szczęścia na pewno nie brakowało zawodnikom drużyny Widzewa Łódź, ponieważ w 75. minucie, to była w zasadzie ta ostatnia z tych minut, gdzie padały bramki, to była 5. bramka dla drużyny Widzewa i właśnie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Tak więc przypomnijmy, Unia Skierniewice przegrywa 1-5 z drużyną Widzewa Łódź, ale przypomnijmy, co prawda drużyna Widzewa Łódź gra w czwartej lidze, ale to zespół z tradycjami, zespół, który już chce awansować do trzeciej ligi i bardzo rzeczywiście mocno się do tego przygotowują, co myślę było doskonale widać na boisku. Ta różnica klas, zresztą więcej treningów, więcej pracy, co zresztą mówił trener Kamil Socha. Powiem tak, drużyna Widzewa trenuje codziennie. To jeździ na obozy, na których trenuje 2-3 razy dziennie. My spotykamy się 3 razy w tygodniu. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy gdzieś tam zrobić. Na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem amatorskim. Oczywiście mamy swoje ambicje i kiedy będziemy już pracować tak jak trzeba i kiedy uda nam się doczekać takiej sytuacji, że będę mógł mieć codziennie zajęcia, wtedy na pewno będziemy zwracać większą uwagę na poprawę pewnych rzeczy. Natomiast na razie jest jak jest i zostawmy to. Wielu kibiców przyszło na to spotkanie. Organizacyjnie na pewno organizatorzy, zresztą jak każdy organizator myślę, obawiali się co nieco, jak będzie wyglądał przebieg tego całego spotkania. I tutaj nie chodzi oczywiście o same drużyny, ale o kibiców, no bo w końcu nie wiemy, jacy kibice do nas przyjeżdżają, a tym bardziej doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że drużyna Widzewa Łódź to drużyna, która ma wielu swoich kibiców, którzy dziesiątki, a nawet i setki kilometrów potrafią przejechać, żeby swojej drużynie kibicować. Pomimo tego, że było prawie 900 kibiców, organizacyjnie impreza rzeczywiście była dopracowana. Było widać wielu wolontariuszy, którzy pracowali w ochronie. Kibice zachowywali się kulturalnie, kibice śpiewali, kibice dopingowali. Był moment, że było naprawdę bardzo świetlnie. Były race. Podsumowując mecz, który odbył się w Skierniewicach 12 marca bieżącego roku, warto dodać hasło, które przyświeca wszyscy na Unię. I to hasło rzeczywiście można powiedzieć wypełnione w 100%. Wszyscy na Unię dotarli. I kibice Unii Skierniewice, i kibice Widzewa Łódź. I z pewnością obie strony bardzo z tego meczu były zadowolone. No bo jak wiadomo, bramki padały, a bramki cieszą przede wszystkim kibiców, ponieważ wtedy się ogląda bardzo dobrą piłkę nożną. Specjalnie dla Unii Skierniewice, Darek Machowski, Radio RSC.